Okej, dobra, witam szanownych widzów bardzo serdecznie, uprzejmie. Lecimy oczywiście jak co tydzień z Tighted Tuesdayem. Teraz o godzinie 16 będzie, ze względu Okej, na to, dobra, witam że szanownych widzów, w USA już była zmiana czasu, a u nas jeszcze nie, więc kiedy to? Chyba 30 marca, tak? Jest zmiana czasu. No więc teraz przez 2 tygodnie te wtorki będą troszkę wcześniej. Ale formuła tutaj bez zmian, także lecimy. No i zauważcie, że Jan Krzysztof Duda startuje z dosyć wysokiego rankingu 3122, więc jeżeli w dobrym kierunku to pójdzie, no to być może zobaczymy, jak Jan Krzysztof Duda pobije rekord swój, bo jaki on ma rekord? Coś 3140. Cztery? Kurczę, coś na tej zasadzie. Dobra, no to obstawiajcie klasycznie. Klasycznie, jak wam się wydaje, ile punktów dzisiaj Jan Krzysztof Duda ugra? To jest interesujące pytanie na samym starcie. No dobrze, tutaj kurczę 10 sekund Duda zużył, a oponent tutaj w tarapatach mam wrażenie. Więc tak, oczywiście wisi jeden skoczek, ale wisi też drugi skoczek. I tutaj biały się rozgląda, co z tym fantem zrobić. A Bozyl napisał, że najwyższy ranking Dudy 3143. Okej. No to właśnie, to naprawdę jesteśmy niedaleko. Jesteśmy niedaleko, więc być może ten rekordowy ranking dzisiaj zobaczymy, byłoby miło. Tutaj Duda mocno uderzył w centrum, przeciwnik od razu stara się to centrum rozbijać, ale poskutkowało to tym, że ma teraz dosyć słabego piona na E3. Jeszcze przeciwnik dodatkowo z własnej woli poszedł na końcówkę. No to się wydaje mało roztropnym podejściem, ponieważ no, końcówka z tak dużą słabością będzie z całą pewnością nieprzyjemna. Czy Duda tego pionka będzie w stanie od razu zdobyć, to wątpię. No nie jest to łatwe zadanie, ale może coś wokół tego uda nam się rozkręcić. Zobaczymy, co też interesującego z tego wyjdzie. No dobra, tutaj różne propozycje na temat tego, ile punktów Duda ugra dzisiaj są. Zobaczymy, zobaczymy. No, zdaje się, że Hikaru. A, Hikaru zapisał się finalnie, ale Karlsena chyba dzisiaj nie ma, niestety. No ale dobra, też jest fajnie. Okej, więc tutaj skoczek F7. No dobrze, ten skoczek gdzieś na pewno chce się zaktywizować. Podejrzewam, że tak najzwyczajniej w świecie Duda tym skoczkiem będzie sobie przechodził na E4 i tyle. Czemu tak wcześnie dzisiaj? Bo zmiana czasu nastąpiła. Właśnie, kurde. Za każdym razem, jak ta zmiana czasu jest, to są głosy, że to kurde bez sensu, ale jednak ciągle te zmiany czasu są. A właśnie najgorsze jest to, że w różnych krajach, w różnych terminach ta zmiana czasu jest i no jak ja na przykład pracuję zdalnie, nie? No to trochę upierdliwe jest zawsze takie, bo jest 2 tygodnie różnicy pomiędzy Europą a USA. No i zawsze są takie 2 tygodnie dzikie. No dobrze, natomiast tutaj Polish Fighter 3000 wkroczył bardzo agresywnie na E4. No i wydaje się, że jakieś tego rodzaju podejście zobaczymy. No jeszcze nie wiem, jaki jest plan na tego gońca. Ten goniec C8 nie ma chyba pomysłu na siebie, ale D5, no to jest dramat! To jest dramat, ponieważ biały tutaj otwiera pozycję w sytuacji, kiedy czarny ma parę gońców, więc to musi być złe. No chociaż jest tutaj mała pułapeczka.
wózka, bo oczywiście takie widły następują, jeżeli czarny przyjmie tę ofiarę, więc no, delikatna pułapeczka została tutaj założona, ale no, nic jakiegoś turbo złożonego, nic wymyślnego, także pozycja się po prostu otworzyła. No i teraz faktycznie te figury czarnego wkraczają do akcji. Zaraz wieża zapewne na E8 się zamelduje. Presja na E3 jest teraz już bardzo duża. No cały czas nie widać, jak tego piona skubnąć z E3. No ale pan Laziest Win, aha, ma tutaj już zaledwie 3 sekundy na zegarze. No i teraz wieża D3, po prostu kolejna figura atakuje na E3 i tym sposobem paragońcy, wykońcy oponenta, po prostu bicie na E3 i to jest właściwie koniec pieśni, materiał do przodu. No i to oczywiście wygląda zacnie i teraz jedyny problem to jak tutaj jakieś kolejne zyski materialne zgarnąć. 30 sekund posiada Polish Fighter, żeby się tutaj zastanowić. Okej, podejście królem, no dosyć łopatologiczne zagranie. Fajna tutaj wymiana, żeby nie było jakiegoś ryzyka wideł bądź różnopolowych gońców, a tutaj są kolejne słabości w obozie rywala. Być może w ogóle Polak jakoś tym pionem G3 będzie się chciał zainteresować. Zobaczymy, jaki jest tutaj plan. No, niezależnie pozycja wyda... Oj, no to tutaj jeszcze piona podstawił, bo goniec podwisał. No dobra, no to z dwoma pionami więcej, no to Jan Krzysztof Duda już łatwiutko wygrywa. Teraz to już jest formalność. No i oponent ustrzelony i w prezencie za to zwycięstwo Jan Krzysztof Duda dostał jedno oczko. Czy dzisiaj będzie wieczorny Tighted Tuesday? Nie będzie wieczornego Tighted Tuesdaya. Zobaczmy, tutaj Szachuś wojuje z hiszpańskim arcymistrzem. Oj, ale to jest chyba wałek, to jest wałek, bo tutaj pion ucieka i ten pion ucieka, więc ostatnia próba, no ale po prostu dwóch takich zasuwających pionków się zatrzymać po prostu nie da. Dobra, to zobaczmy. O, tutaj jakaś hetmanówka, husarz polski gra tutaj białymi, no więc biały raczej w defensywie, ponieważ ten pion na linii C jest blisko pola przemian. O, podstawił tego piona! Ale błąd, kurczę, wyrwał się tym pionem za szybko zawodnik i tak po prostu wypuścił. No ale dobra, dla naszego zawodnika dobrze to wyszło. Szparu chyba już nie gra, jeżeli gra w ogóle. Ktoś wie, czy Miłosz gra dzisiaj w Tighted Tuesdayu? No dobra, to będzie remisik, ale no jeszcze tutaj będzie testowany czarny, nie? Nie będzie tego wieczornego Tighted Tuesdaya, bo za późno ten event. Nie ma Miłosza? Okej. No dobra, to zobaczmy, co się jeszcze dzieje. O kurde! Hetman na wieżę! Jak obstawiacie? Wygra? Wygra, ale nie ten, co myślałem! O jedu! Arcymistrz wygrał, wierzył na hetmana, nie? To jest ta siła! To jest ta siła zawodnika, nie? Kurczę, mocarny arcymistrz, a tutaj jakiś CM amator. Kurde, no to bolą takie miskliczki, co? Tak, Tomek Jaskółka na pewno gra.
To widziałem go na liście wcześniej. Dobra, wszystkie partie pierwszej rundy się zakończyły. No to lecimy dalej. Dobrze, Polish Fighter 3000 leci tutaj białymi. Będzie wyciągnięte E4. E4 na 100%. Ach kurde, C4 jednak, dobra, nie trafiłem. No dobrze, no to zobaczmy, co tutaj pan Manito de Plomo zdecyduje się zagrać. Okej, okay, czyli chyba jakaś klasyka z tego wyjdzie, tak podejrzewam, że jakiegoś Katalona zobaczymy. Zobaczymy, Duda lubi te katalońskie, a tutaj Neo Katalan wyciągnięty bez D4, ale czarny na to D4 czeka, bo oczywiście Duda przez to, że nie zagrał sam tym pionem na D4, no to dał przeciwnikowi opcję i dał tę opcję po raz kolejny czarnemu, żeby czarny zajął przewagę w przestrzeni, żeby później tego piona atakować. Ale czarny ma to w nosie. W ogóle nie chce się wyrywać, tylko na swojej połowie grzecznie się ustawia. No ciekawe, ciekawe, co z tego wyjdzie. Jedyna okazja, bo godzinę wcześniej, nocny Tighty Tuesday. No okej, okay, ale godzinę wcześniej tak mnie nie urządza, bo 22 to ja się kładę spać, wiesz? Ja ogólnie lubię, znaczy nie lubię, ale dobrze to na mnie wpływa, żeby rano wstać, więc przez 2 tygodnie próbowałem wstawać 5:55 i no wstać dawałem radę, ale się źle czułem strasznie, więc teraz tak 6:30 testuję i to już jest sensowniej, ale no ta 22 się muszę kłaść, bo inaczej mi się tak dzień rozłazi kolejny. No dobra, więc tak, jeżeli chodzi o tę strukturę, to widzieliśmy ją już wielokrotnie w wykonaniu Dudy. Tutaj są dosyć interesujące plany związane z zasuwaniem pionami. I podejrzewam, że czarny te plany zna i z tego powodu zdecydował się wycofać na E8. Być może w ogóle zamysłem było przechodzenie na F5, ciężko mi powiedzieć, ale teraz ciekawa koncepcja w sumie, żeby mimo wszystko te piony z linii F i G uruchomić. No zobaczymy, jaki jest tutaj zamysł Polaka, ale ewidentnie Duda coś tutaj na skrzydle, w rewirze skrzydła królewskiego będzie kombinował. O, czekaj, czekaj, Hetman H5! Bicia są nieobowiązkowe, to nie są warcaby. No i patrzcie, i po prostu grozi mat. I po prostu grozi drugi mat. Ależ tutaj podstawka ze strony czarnego, widzicie te wtrącone posunięcia, bo czarny sobie pomyślał, że a, goniec bije G2, król odbije, zagram H6, będzie dobrze, ale bicie nie jest przymusowe. No piękne wtrącenie, hetman H5, no i tutaj czarny został w 18 ruchów zaledwie poskładany, także elegancko. Łatwe zwycięstwo w drugiej rundzie. Jak obstawiacie za zawodnika 2713, ile rankingu Duda dostanie? Ja jakbym ograł takiego 2713, to bym dostał 10-11 oczek, nie? A ciekawe, ile Duda za ogranie takiego gagatka dostanie. Ciekawa sprawa. I się poddał od razu. Kurde! Jedno oczko! Plus 1, czajcie to? Kurde, za ogranie gościa 2700 Duda dostaje 1 punkcik. No przepaść, przepaść, muszę powiedzieć. Ja tam ledwo 2600 mam, to takie o 2700 to ograć to jest sukces dla mnie, a tutaj patrzcie. Dobra, szukam Miłosza Szpara, ale coś nie widzę. Dobra, to zobaczmy, jak Kacper Piorun sobie radzi.
Jeden z niewielu Polaków, który wygrał kiedyś Tainted Tuesday, to niedawno. Tutaj mamy jakąś końcóweczkę, w której dostrzegam pewne problemy po stronie białego. Mianowicie zauważcie, że kiedy tutaj dochodzi do jakiejś walki pomiędzy tymi wieżami, no to właśnie biały jest trochę do tyłu, bo trzeba było stracić ruch, żeby zabezpieczyć tego pionka, więc no mam mocne podejrzenie, że to jest totalny remis, ale jeszcze będzie trzeba zachować czujność, bo biały ma możliwość, żeby tutaj królem podchodzić, żeby próbować zdobywać tego piona z C5, więc jeszcze tutaj trzeba uważać. Nie ma Miłosza, bo były dziś akademickie mistrzostwa. No co ty gadasz? Akademickie mistrzostwa Polski to były jakoś 2 tygodnie temu. To co to za akademickie mistrzostwa kolejne? Ktoś coś wie dokładnie, o co to chodzi? A druga sprawa, jakie akademickie mistrzostwa? Jak Miłosz chyba nie studiuje, z tego co wiem, chyba że zaczął coś studiować. No dobra, natomiast jeżeli chodzi o tę końcówkę, no to arcymistrz Wołodia tutaj ewidentnie przycisnął Polaka. Uuu, C4, bardzo mocny ruch. Mimo że jest końcówka, no to tutaj król białego ma naprawdę bardzo realne problemy. No i to poskutkowało stratą piona i teraz z tego tytułu no, będziemy mieli duże problemy, bo teraz te piony czarnego będą zasuwały. No i niestety to już na 100% wyjdzie źle. Taki pionek na A2, no to jest prawdziwa potęga. Ten pion jest absolutnie nie do ruszenia. Nie do końca rozumiem, po co ten ruch wieża B8 był do szczęścia potrzebny. No ale zobaczymy. Bo czarny tutaj tak po prostu się chyba nie przebije. Jeszcze tutaj troszeczkę finezji będzie trzeba pokazać. Biały tutaj blokuje. No oczywiście jest dostępne wieża B4 szach i podejście królem, co nie? Ale nie do końca rozumiem, co poeta ma tutaj na myśli tak do końca. No bo taką klasyką no to byłoby wytworzenie drugiej słabości, tak? Bo figury białego się skupiły na defensywie przed tym pionem, no więc teraz na dwóch skrzydłach no ciężko będzie tego wszystkiego pilnować, ale po co? Po co? Po co? No dobra, to chyba niepotrzebne, ale faktycznie chyba przyspieszyło tak z praktycznego punktu widzenia, bo można było tego piona zdobyć. No ale dobra, wygrana jest wygrana. Także pan Wołodia się wykazał. Brawa dla niego. I teraz mamy Maćka 9-2 w pojedynku ze Sanjurą. No tutaj oczywiście różnopolowe gońce, więc no totalnie, ale to totalnie remisowa końcówka. Absolutnie nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby się tutaj przebić. Więc ciekawe, czy ta partia zakończy się remisikiem, czy też nastąpi jakieś szachrajstwo końcówkowe, czy tutaj uda się coś skomplikować. No mam co do tego mocne wątpliwości, bo jedyną próbą właściwie na przebijanie byłoby granie B4. No dobra, teraz już absolutnie nie ma żadnej możliwości. Nawet czarny do końca świata może po tych dwóch polach latać, także no to musi być remis, ale coś zawodnicy wojowniczo nastawieni, żadnej propozycji remisu tutaj nie ma, no to ciekawa sprawa. No dobra, to co to? Dobra, trzykrotne, a nie, obopólna zgoda finalnie, dobra, myślałem, że już trzykrotne. Okej, tutaj mamy końcówkę hetman na wieżę, zdaje się, że jest ona remisowa, ponieważ wieża zawsze może po tych dwóch polach H5, F5 latać. I po prostu król białego nie ma jak przejść do ataku. Także
Luzik arbuzik, po prostu czardy będzie stał w miejscu. Panie Dawidzie, czy z racji pana fachu i obecnego zajęcia... Oj, kurde! Dał się zepchnąć, ale... No tak, i teraz król białego przeszedł i straci tego pionka. No to spory błąd. Spory błąd zdecydowanie. Chociaż jeszcze zobaczymy. Może cza... Ajajajajaj, taki mat, taki mat. Ojeny. Ojeny, no niefortunne to było. Niefortunne to było, ale zdaje się, że to przyspieszyło po prostu. Teraz się trafił potężny zawodnik. Nie wiem, czy ten Tanitoluwa, czy on ma 13 lat. Chyba 13, 14, coś takiego. Więc silny zawodnik, trzeba uważać. Czy zastanawiałem się nad poprawą dykcji? Nie, nie zastanawiałem się. Wydaje mi się, że jest wszystko ok. Także nie zastanawiałem się nad tym. Wander, cześć, cześć. Po prostu zmiana czasu, wiesz? I dlatego o 16 dzisiaj. O kurde! Ale cwaniaczek Tanitoluwa na remis chciał tutaj przycisnąć, a Duda ma wywalone i hetmanem zbił. No to ciekawe podejście do obrony francuskiej. Duda unika tutaj wariantu wymiennego. No zobaczymy, czy takie podejście się faktycznie opłaci, czy też nie. Z całą pewnością zakręcił tutaj Polak oponentem, no ale też para gońców została już na tym etapie oddana, więc są plusy, są też minusy. No ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, ponieważ ten goniec na B7 będzie na pewno superowy, tak? Ten goniec na B7 to jest siła. Ale co dalej? No bo biały ma tutaj dobrą opcję, żeby w centrum ruszać. Panie Dawidzie, kiedy Hiszpania V2? Wiesz co, nie wiem, czy w tym roku będzie tego typu wyjazd, a jeżeli będzie, to czy się wybiorę. No do wakacji jeszcze daleka droga, nie? Kiedy my tam w tej Hiszpanii byliśmy? Jakoś w lipcu, co nie? Pod koniec lipca. No, zobaczy się, zobaczy się. Ja raczej tak wolałbym mniej jeździć niż więcej. Także sobie zobaczę, jeżeli padnie taka oferta po raz kolejny. Raczej mam w planach, wiesz, w Lublinie coś organizować, eventy na żywo. Także czas na wyjazdy. No, nie ma go. Na YouTubie czytam czat, na Twitchu też czytam czat, jak najbardziej. I tu monitoruję, co się dzieje. No dobra, więc zobaczcie, tutaj Mister Tanitoluwa rozwinął wszystkie figury, tylko mam wrażenie, że trochę brakuje mu weny, co dalej z tym zrobić. Chociaż pozostaje też pytanie dosyć otwarte. Co tutaj Duda będzie chciał zrobić? Oj, wieża FC8 to dziwna decyzja. Dlaczego dziwna? Bo nie do końca rozumiem, jaki tutaj pomysł na siebie ma Polish Fighter 3000, jeżeli chodzi o tą wieżę z A8. Ta wieża, no naprawdę bida, trzeba powiedzieć na ten moment. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o turnieje w Lublinie, to zapraszam teraz sobota, niedziela. Jest fajny turniej dla początkujących, można do drugiej kategorii włącznie zdobyć. Mamy jeszcze 15 miejsc, także można się zapisać. Link wam wrzuciłem na czat. Co to jest za tytuł NM? National Master. No to jest tytuł, który no jest różny w różnych krajach. Też nie wszystkie
Nie wszystkie kraje nadają ten tytuł mistrza krajowego. No dobra. Oj, tutaj kurczę, jakie zamknięcie gońca. Patrzcie, skoczek F8, skoczek F8. Żeby nie było tego bicia i A6. I goniec w potrzasku. Ale tutaj podstawka ze strony pana juniora. No to zawodnik FM 2800 Elo, ale żeby tutaj rywalizować z Polish Fighterem, to jeszcze daleka droga. No goniec B5, kurczę, C4, fajne. Bardzo fajna pułapka i tutaj Tiny Toluwa się nie spodziewał. Nie spodziewał się zawodnik tego skoczek F8. No i tutaj pozycja mu się po prostu posypała, więc 14 ruchów. 14 ruchów i wschodząca gwiazda z USA została przez Polaka rodaka rozłożona. To jest super. No dobra, tutaj oczywiście można by się poddać i faktycznie rezygnacja nastąpiła, a Duda zarobił szokujące 3 punkciki do rankingu. Za poprzednie partie było po jednym punkciku. Kurde, no, rzeź w tych pierwszych partiach. Miejmy nadzieję, że Jan Krzysztof to tempo utrzyma. Od razu z góry powiedz, że ci szkoda pieniędzy i dlatego robisz w Polsce. Znaczy wiesz co, jeżeli mówimy o tym turnieju w Hiszpanii, to ja tam zostałem zaproszony, więc za darmochę miałem, nie? Także pod tym względem było spoko. Ale po prostu mi się nie chce jeździć, nie? I tyle. Bo jakikolwiek wyjazd na turniej, no to masz 2 tygodnie wyjęte z życia, nie? No, a co najmniej 10 dni. A to jest, kurde, dużo czasu, jakby się tak zastanowić. Więc inna sprawa, jeżeli jedziesz sobie na wakacje, wychillować, nie? No to wiadomo, spoko, ale no jak jedziesz, żeby w sumie pracować, no to już tak nie tak fajnie. No dobra, natomiast tutaj Damiano Lew, kurczę, w potrzasku, Polak Rodak, no tutaj ten król troszeczkę niefortunnie ustawiony, niefortunnie ustawiony. No nie, to jest koniec, to jest po prostu koniec, szach i mat na H7. A i widzicie, w końcówkach też trzeba uważać na bezpieczeństwo króla. Bezpieczeństwo króla w każdej fazie partii jest istotne. W końcówce faktycznie zazwyczaj król jest bezpieczniejszy, ale nie zawsze. O, a tutaj 2900 prawie zawodnik na rozkładzie Matibara. No nie, no tutaj to już wypadałoby się poddać, myślę, ale biały jeszcze tutaj liczy na przetrwanie ze względu na to, że są różnopolowe gońce, no ale myślę, że coś takiego, no to jest na luzie do wygrywania, no wystarczy popchać, a w ogóle po te piony pójść, no jasne, że tak. Dobra, więc ja tutaj głupoty chciałem powiedzieć, a teraz najzwyczajniej w świecie oba te piony są nie do zatrzymania, no i 11 punktów wlatuje na konto Matibara. Dobra, rozglądam się, jacy tutaj Polacy rodacy jeszcze wojują na tych czołowych szachownicach, ale na czołowych szachownicach to nikogo z naszych nie widzę. Okej, to jest ciekawa końcówka w sumie. Nie, no dobra, to jest chyba przegrana po prostu, ale jest jeszcze opcja wideo zawsze. Więc może coś tu się jeszcze zadziać, co nie? Co sądzisz o obronie królewsko-indyjskiej? Obrona królewsko-indyjska, bardzo ciekawy debiut, bardzo ciekawy. No, masz ci los, podwalił wieżę, ale co zabawne i tak ma wygraną. Ha! Ale jaja. O! No czarny nie wziął. To dziwne. No dobra, no to. Znaczy dobra, no tak czy siak przegrana, nie? Królewsko-indyjska, bardzo ciekawy debiut. Super się gra, ale naprawdę dużo trzeba umieć, ponieważ w obronie królewsko-indyjskiej warianty trzymają się, że tak powiem, na słowo honoru.
Więc po prostu trzeba mieć te warianciki naprawdę świetnie opracowane, świetnie przetestowane. No jeżeli nie spędzisz dużo czasu na przygotowaniu, no to po prostu lanie za laniem będziesz zbierał w kidzie. Ale faktycznie jak te warianciki się opracuje, to ciekawe, ciekawe tam pozycje wychodzą. Kurde, tutaj zawodnicy do końca się testują. Co jest? Dobra, jeszcze jeden. O, matowanie parugońców. Kto umie zamatować parugońców? Bartek, okej. Zerknę, nie ma problemu. To weź mi napisz, co tam konkretnie i ci odpiszę, nie? Chłopy w wieku 13 lat mają 2800, a ja po 4 latach gry 1400 wbiłem. No to patrz, prosta matematyka, jeszcze 4 lata i wbijesz 2800, nie? Jak od 0 do 1400 ci zajęło 4 lata, to 1400 do 2800 masz kolejne 4 lata. Jessa. No co jest, chłop nie umie parugońców matować? CM? No co tu się dzieje? No dobra, chyba ogarnął wreszcie, ale co? Co ty robisz? Co ty robisz? Co on robi? No byku! Ja cię... No serio? I remis. No poważnie, kurde, tacy ludzie CM-a wbijają? Zmatować... Znaczy, kurde, no gońcem i skoczkiem... To ja rozumiem, że się można zamotać, no ale parą gońców to po prostu odbierasz pola, no tu nie ma żadnej finezji, tak? Kurde, no XD muszę powiedzieć. Naprawdę XD muszę powiedzieć. Nie, no nie będę pokazywał, jak się matuje dwoma gońcami, ludzie, to tak jakbyś się matował wieżą, tylko masz dwa gońce. Jak masz wieżę, co nie? Na przykład wieża stoi na E4, no to masz klatkę, co nie? I tutaj jest król przeciwnika. I zmniejszasz tą klatkę. A jak masz parę gońców, stawiasz je o tako i też jest klatka, co nie? I później we współpracy z królem zmniejszasz tą klatkę, odcinasz kolejne pola, nie? Jest taka bariera po białych i czarnych polach, przez którą król rywala nie może wyjść. No i zaganiasz do rogu i dajesz mata. To naprawdę, matowanie dwoma gońcami to... Nie no, Gambit Królewski, no i jeżeli chodzi o debiuty, to na tym początkowym poziomie, tam do, nie wiem, FM-a i EM-a, to można sobie grać, co tam chcesz. I będzie git.
Tak, dzisiaj wcześniej wystartowaliśmy. A widzę, że widzowie już się przyzwyczaili do tych wtorków, co nie? Wtorek 17, to i Tuesday. No dobra, więc tak. Został przyspieszony smog zastosowany. No więc tutaj Jan Krzysztof Duda ma już realne problemy. Zobaczymy, co dalej się tutaj będzie działo. Kurczę, no, Czarty się nieźle zaktywizował, trzeba przyznać, bo tutaj jakaś presja po długiej przekątnej faktycznie wygląda dosyć realnie. Ten skoczek na C4 jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dawid, mógłbyś powiedzieć, jak uczyć się tych debiutów wszystkich? Zapamiętywanie wszystkich możliwych wariantów wydaje się ciężkie. To jasne, że jest ciężkie, ja bym powiedział nawet, że niemożliwe, no chyba, że jesteś jakimś geniuszem typu Carlsen, nie? Że po prostu czytasz i automatycznie zapamiętujesz. Więc nie, po prostu na poziomie normalnych ludzi chodzi o to, żebyś ideę rozumiał, to znaczy rozumiał, gdzie chcesz atakować, co chcesz atakować, gdzie chcesz ustawiać figury i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie na temat nauki debiutów napisałem duży artykuł, taki od A do Z dla profesjonalistów, ale też napisałem tam, nie wiem, no możesz nie wszystko zastosować, nie? W dużym skrócie. Dobra, więc zobaczmy. Kurde, wzięcie pionka na B2. Bardzo, bardzo optymistyczne podejście, jeśli mam być szczery. No dobrze, i teraz co z tego zrobić dalej? No ten skoczek z B2 to na 100% spadnie, to nie ma takiej fizycznej możliwości, że on przeżyje, ale kurde, Duda już tutaj zainwestował kolejnego... Oj, co on zrobił? Dlaczego? O kurde, ale kombosa czarny znalazł. Kurde, jakiś potężny zawodnik się wylosował. No, muszę powiedzieć, że rachu ciachu tego typu akcje znaleźć, to jest naprawdę niezłe osiągnięcie. No niestety, tutaj Duda został bez materiału, więc pozycja naprawdę tragiczna. No i teraz już tonący brzytwy się chwyta. Szuka tutaj jeszcze Polish Fighter jakichś możliwości, ale no wygląda to naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. No dobrze, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze jakieś sztuczki są potencjalnie może możliwe, chociaż to wszystko wydaje się mocno naciągane, ale może jakaś ofiara na G5 i wtedy zapachnie tutaj matem. Goniec bije G5, dawaj Duda, ostatnia szansa. Goniec bije G5, no absolutnie jedyna szansa na szympansa. Kurde, żeby coś tu zakręcić. Kręcić rywalem. No ale dobra, zobaczymy. Skoczek G6 jest. Tutaj presja na hetman. O, masz ci los. No jeszcze skoczek podstawiony. Oj, 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 oj. Jeszcze tu... Kurde, no jak ten czarny tak szybko widzi? Ale tutaj... No mocarny zawodnik, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie czarny tę partię rozegrał. Tutaj były niezłe zaczepki ze strony Dudy, ale no żadnej pomyłki, żadnej pomyłki. Zobaczcie, czarny naprawdę solidnie tutaj do tematu podszedł. No i teraz oczywiście dwa gońce, no to musi być kompletnie wygrana pozycja. O, tam nawet... A, w ogóle takie coś. No dobra, no to już nie ma znaczenia. Partia jest przegrana, kurczę. Polish Fighter chyba wkurzony, bo tutaj do mata leci. No zobaczymy, ale beka będzie, jak jeszcze jakiegoś pata zrobi, nie?
Ajajaj, no szkoda, szkoda, no ale trudno. No rywal naprawdę dobrze zagrał. Kurczę, ale też jak szybko, nie? Kto to jest w ogóle? Józef Teolifus Tacher. O, 3 razy mnie ograł, nawet nie pamiętałem. Zobaczę, kto to taki. Kurczę, no, Duda. Trzeba powiedzieć, został tutaj. No, Duda został tutaj rozjechany, niestety, kurczę. No, szkoda, szkoda, bo pierwsze 3 partie poszły gładziutko. Zapowiadało się dobrze, no ale niestety się posypało. No dobra, zobaczmy, jakie jeszcze partie się toczą. Tutaj Hikaru Nakamura z pionem więcej, ale za to wieża białego bardzo aktywna. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, na 2 sekundach, jednak na zero. No niestety, jak się gra z Hikaru, to trzeba szybko klikać, żeby nadgonić, nie? No tutaj obawiam się, że pan Krikor wszystkiego nie połapie. Kurde, no. Nie chce się poddać, arcymistrz. No dobrze, widzowie. Więc tak, mamy teraz 6 minut przerwy. Po czwartej rundzie zawsze 6-minutowa przerwa, więc lecimy z kolejną partią. 16:48. No szkoda, kurczę, tej partii u Dudy, trzeba powiedzieć. No ale przeciwnik, no, pokazał klasę. Niestety, niestety tak bywa. Dobra, zobaczymy, jaki będzie finalny wynik.
Ale się wylosowało, patrzcie! Matibar kontra Polish Fighter 3000. Wielu myślało, że to będzie właśnie finał Speedchess Championship Poland, a tutaj mamy taki oto pojedynek i to w obronie Alechina w wtorku dla utytułowanych. Okej. No dobra, przyznam, że takie podejście nie jest mi znane do końca. Dobra, bicie C6, szybkie, skoczek D7. No dobra, hetman C8, aha, czyli plan po prostu goniec F5. No, jako złośliwy zawodnik, to ja bym się tutaj rozglądał, żeby może hetman C2 w ogóle zagrać, nie? Żeby tego gońca na F5 nie wpuścić, ale dobra, nie ma co tutaj rozważać. Na 100% mamy tutaj dosyć klasyczną sytuację, to znaczy biały jest wyżej ustawiony, co jest oczywistym plusikiem, łatwiej jest manewrować i tak dalej, ale też czarny nie ma żadnych realnych słabości, co nie? Czarny jest niżej ustawiony, ale zaparł się w bardzo, bardzo solidny sposób, więc ciężko też się uczepić czegoś konkretnego. Zobaczymy, jak się to rozwinie dalej. Póki co zawodnicy się wymieniają. Dosyć spokojny jest przebieg tej partii. Chociaż tutaj pierwsza jakaś próba, żeby coś zmienić. Goniec D6 posłał. Dlaczego Jospem ma 5 z 5, a reszta 4 z 4? Wiesz co, mam pewne podejrzenie, co mogło zajść, ale potwierdzę ci za 2 sekundy. Dobrze wyczułem, widzicie, trzymam rękę na pulsie. Bo Jospem grał z Kramnikiem i Kramnik się poddał, Leszczyk. Zobaczcie, Kramnik po dwóch ruchach się poddał, ponieważ Kramnik powiedział, że na znak protestu to z nieczystym zawodnikiem nie będzie grał. Więc Kramnik się po prostu poddał w tej partii. No żałosne, co mogę powiedzieć, ale dobra. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Że Kramnik gada na tego Jospema i tak dalej, a ostatnio była akcja, że ekipa Czeskomu pojechała do Jospema i on przy nich grał Tighty Tuesday, nie? I drugie miejsce ugrał. No, także tyle. No ale dobra, Kramnik żyje w swoim świecie, nie? No dobrze, więc zobaczmy, co się tutaj wydarzy dalej. No, uprościła się sytuacja mocarnie. Uprościła się sytuacja mocarnie, no i tutaj ten pion E6 jest pod sporą presją. Dobra, sorry. Dobra, więc co my tutaj mamy? Są skoczki, a jak są skoczki, to znaczy, że będzie wesoło. Ale kurczę, trochę, nie wiem, no mnie tak to się śmieszy, że zawodnicy, którzy się uważają za takich moralnie wyższych, to też nie mają problemu, żeby kogoś skazać bez procesu żadnego, nie? To jest ciekawe, że według własnego widzimisię, nie? No to jest interesujące bardzo. Nie wiem, czy zauważyliście.
Ale no, notorycznie się tego typu rzeczy zdarzają. Na przykład ostatnio też na Twitterze widziałem, jak Aronian pisał, że co się ludzie tak czepiacie tego kramnika, dobrze, że tam pisze, nie? I tak dalej, punktuje. Ale jakby to ktoś w stosunku do Aroniana tak gadał, to już Aronian by nie był taki zadowolony, mam wrażenie. To jest ciekawe. Jakby Aronian miał teraz, nie wiem, 20 lat i był silnym IM-em z potencjałem na zawodnika 2700, to już by się wkurzał, nie? Że gadają, że czytuje, nie? Ach to. To jest takie wkurzające. Czy się szykuje jakiś większy turniej Jana Krzysztofa Dudy? No niestety poza olimpiadą to mi na ten moment nic nie wiadomo. No dobra, więc tutaj wyszła wieżóweczka, w której to pan Polish Fighter posiada pionka więcej. Nie, pionka więcej, tylko pytanie, czy ten pion więcej będzie czymś wystarczającym właściwie. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Okej, mamy król D3. Ewakuacja. No, podejrzewam, że tutaj jest potencjał, żeby królem przechodzić. Tylko pytanie, co z tą wieżą? Pytanie, co z tą wieżą? Bo teraz wieża Matibara będzie tutaj od tyłu atakowała. Ta wieża będzie bardzo wkurzająca dla Polish Fightera, więc tutaj Duda musi dobrze kombinować, żeby gdzieś ten król mógł się chować przed szachami. Czyli domyślam się, że ten król będzie chciał przejść po prostu na C5. A, fajny ruch, wieża A7, żeby króla nie przepuścić. Bardzo eleganckie zagranie. No i teraz panie Duda. Co tutaj? Oj, ale E4 zostało puszczone. No to teraz wieża C3 i zdaje się, że ten pion z linii E faktycznie będzie mógł biegać. Oj, 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 ale czemu nie było wieża F3? Ależ tutaj błędy z jednej i z drugiej strony. Bardzo, bardzo napięta sytuacja. I czy ten pion zaważy na wyniku tego spotkania? No ciekawe, ciekawe, bo król białego może podejść i może to biały w ogóle wygra, ale wpadka Jana Krzysztofa Dudy! O kurde, pod presją czasu, kolosalny błąd, ale teraz kolosalny błąd ze strony Matibara! Oj, 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 no nerwowo w tej końcóweczce, czyj pion będzie szybki, ależ tutaj wzloty, ależ tutaj upadki są widzowie! No dobrze, pion z linii C będzie już zaraz zamieniał się w hetmana, 2 sekundy na zegarze! I piona 4 został oddany, ale czemu król tutaj? Okej, teraz pion z G idzie i znowu remis. Ale szalona końcówka, ale trzeba uważać, bo tutaj dorobienie z szachem, ale po co ten szach? Po co ten szach był potrzebny? Teraz już do robienia z szachem nie ma. I jednak to czarny wygrywa koniec końców. Sekunda na zegarze Dudy. Ale dzika końcóweczka. O, rety. No dobra, i to jest klasyka. Ta pozycja jest wygrana i obaj zawodnicy mają tego świadomość. Ale dymów tutaj nie brakowało. No, muszę powiedzieć, że było naprawdę wesoło. No, oczywiście mają 2 sekundy na zegarze, no to się w rozsądny sposób nie da rozegrać końcówki. No ale tutaj wyszło naprawdę, naprawdę wesoło. No, były dymy, były dymu, były dymy. Presja czasu robi swoje. No, naprawdę było wesoło. Ale nie, no dobre to było, naprawdę dobre to było. Jeżeli tak by wyglądał ten finał STC Poland, o którym widzowie mówili, no to z przyjemnością coś takiego bym obejrzał, muszę przyznać. No dobra, zobaczmy, jakie tutaj jeszcze ciekawe pojedynki się toczą. Okej, tutaj król białego trochę mało miejsca posiada, aczkolwiek chyba mata z tego nie be... Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? No ten skoczek wydawał się całkiem silny,
Ale chyba wcale taki silny nie jest, jak się wydawało. No i teraz drugi Hetman. No i pozamiatane. Kurde, ale to no jedna z lepszych partii w tej Tuesday'ach, jakie ostatnio widzieliśmy, nie? Mateusza z Janem Krzysztofem. Sztos. Co to są te cyferki koło punktów? Punktacja pomocnicza. Jest to kolego. Okej, Faustino Oro! Dziewięciolatek FM, czy tam dziesięciolatek, ile on już lat ma? Faustino Oro. Rocznik 2013, kurde. 11 lat FM 2330 2900 Elo na Czeskomie. Nie wiem, czym karmią te dzieciaki teraz. Kurde, jakimś stokfiszem chyba, ewidentnie. Ale no 11 lat, nie? I 2909 ma ranking. Skubany. No dobra. Tak dla porównania, w wieku 12 lat to Duda nawet CM-a nie miał. Duda w wieku 12 czy tam 11 lat to miał tam 2000-2100 chyba, coś takiego, nie? Więc to wam może trochę pokazać, jakiego kalibru jest to zawodnik, nie? Z jakim potencjałem. Oczywiście, czy ten potencjał się rozwinie, to zobaczymy. Ale wiecie, o co chodzi. Carlsen, jak sobie radził w wieku 12 lat? A to jest ciekawe pytanie. Zobaczmy. Carlsen jest tak, 1990 rocznik. A więc w 2012 roku, nie, w 2002 roku, no to słuchaj, w 2002 roku to Carlsen nawet rankingu międzynarodowego nie miał. Bo wtedy była no ciężej było ten ranking zdobyć, bo minimalny ranking to chyba 2200 było, czy tam 2000, no nieważne. W wieku 13 lat Carlsen miał 2350 ranking. Ale już rok później. Jaki progres! Carlsen w kwietniu 2003 roku miał 2356, a w październiku kolejnego roku miał 2580. Czajcie to? Kurde. No, to Carlsen to. A 4 lata później już na 2700 wszedł, nie? No i w wieku 18 lat już pod 2800 podchodził. Nie, to w ogóle Carlsen to inna liga całkowicie. Inna liga. No dobra, drodzy widzowie, natomiast jeżeli chodzi o tę pozycję, to mamy tutaj no turbo spokojne podejście. Jan Krzysztof Duda zastosował starą metodę z juniorem do końcówki. No i zobaczymy, czy ta metoda zda tutaj egzamin. Czy faktycznie Polish Fighter będzie w stanie rywala gdzieś tutaj oszukać w tej końcóweczce. Jakim cudem od godziny już grają, bo wcześniej się zaczęło. Okej. Goniec bije C5. No, kontrowersyjna decyzja, bym powiedział. Że na coś takiego Duda poszedł?
Wow. Kurde, niezła inwencja twórcza, co nie? Bo tutaj chodzi o to, że jest związanie, więc czarny ani skoczkiem, ani wieżą się nie może ruszać. Wow. Wow, no to ciekawe, tylko pytanie, czy tutaj czarny tak po prostu nie będzie mógł pójść królem, co nie? No bo on może królem sobie po prostu przejdzie. No i tutaj z tego tytułu będą problemy. No zobaczymy, zobaczymy. Bo z jednej strony, no widać, że rekompensata jest. To znaczy, faktycznie te figury czarnego nie mogą się ruszać. Tylko też pojawia się pytanie, jakie tutaj są groźby po stronie Dudy, co nie? No bo też jakoś będzie trzeba atakować. Trochę demotywujące są te dziesięciolatki z tytułami XD. Oj, wiesz, to niekoniecznie. Uwierz mi, że to nie jest takie fajne życie, bycie zawodowym szachistą. Znaczy, wiadomo, jak tam zostaniesz takim Carlsenem, nie? Czy tam kimś z top 20, to jest spoko raczej, ale. Ale ogólnie to nie jest zbyt fajna robota. No, chyba, że ktoś lubi, nie wiem, sobie podróżować, zwiedzać i tak dalej, to okej, ale. Jak nie, no to. Dużo stresu. Dużo jeżdżenia. Oj, tutaj problemy, tutaj problemy. Wieża H7, już wtedy tego związania nie ma. Okej, C6 został rzucony. No, bez wieża D7, no to ten skoczek wkracza do akcji, panie Duda. No, wieża D7 trzeba teraz zagrać, inaczej będziemy mieli naprawdę gruby problem. No i co teraz? Teraz czarny faktycznie znalazł już tą prawidłową koordynację figur. No i Duda na 4 sekundach. Oj, skoczek B6! Coż to było? No ciekawe, bić tu faktycznie nie można, bo ten pion ucieka. Nie tylko jakie ruchy tutaj robić? No Faustino Oro w szoku. Faustino Oro w szoku i podwalił wieżę! Duda, wieża za darmo! Coś ty zrobił! No nie! No nie! Ale całe szczęście Faustino Oro znowu podwalił! No wieża w jednym ruchu do zbicia była! Ale finalnie pan junior i tak popełnił samowywrotkę! Ale panie Duda, trzeba tutaj zachować czujność, bo z pionem H2 musimy się pożegnać, zdaje się. No i teraz co dalej? Skoczkiem? Tak, skoczkiem trzeba podejść i teraz pozycja robi się już wygrana, bo tego piona po prostu nie ma jak złapać. Ten pion ucieka do pola przemiany i się tylko śmieje. Także finalnie Jan Krzysztof Duda wygrywa, ale co tam się odwaliło? To był hit. To był hit. Nieźle, co? Wróćmy na moment do tej sytuacji. No wieża za darmo. Wieża za darmo. Wieża w jednym ruchu. Plus 8 było. Kurde, dobre partie Duda dzisiaj ma. 5 z 6, ale w jakim stylu? No dobra, zobaczmy jak tutaj Alireza sobie radzi z dwoma pionami więcej. Pytanie, ilu z nich pójdzie wyżej do top 20? No właśnie niewielu, bo miejsce w top 20 jest tylko dla 20 osób, nie? Jak nie widzi takich rzeczy, to raczej słabe partie ma. No niekoniecznie, bo to wiesz, też musisz brać pod uwagę, co się na zegarku dzieje, tak? No bo jak tam 2 sekundy, no to wiadomo, że się dziwne rzeczy będą działy, nie? Ale tutaj no wybitnie dziwne się zadziały. Fajnie jest sobie czasem pomarzyć o byciu topowym graczem. No ale nie wiem, co to za marzenie, tak szczerze. W sensie, no. Mam wrażenie, że więcej frajdy to masz, jak sobie for fun pykasz w szachy. Nie wiem.
co trzeci dzień. A teraz zobacz, jesteś jakimś zawodowym szachistą, masz 2700 elo i co drugą partię musisz berlinkę na remis grać, nie? No to przecież to się idzie załamać psychicznie. No dobra, chyba czarny umie matować. No skoczkiem, co ty ro... No nie, no co ty robisz? Nie do tego rogu. No, przecież on to mógł od razu. No dobra, nieważne. No dobra, gość wie jak zamatować. Teraz manewr... No nie tak! Skoczek najpierw! Skoczek najpierw! No strzeli mnie coś dzisiaj, no ludzie! No co? Nie no, bez kitu, no paru gońców chłop matować nie umie, to już w ogóle XD. No ale tutaj tym gońcem skoczkiem, no... Schemacik już leciał. Kurde, nie no, i w sumie nie miał tak mało czasu, nie? No miał tam te 10... 10 sekund na zastanowienie, co nie? Da się połączyć karierę zawodową z byciem arcymistrzem? Zależy jaka to kariera zawodowa. Jeżeli mówimy o jakiejś pracy w korpo, to nie. No bo to wtedy, no będziesz, znaczy, No dobra, no trochę jesteś w stanie połączyć, bo na przykład od poniedziałku do piątku możesz sobie pracować w korpo, a weekendami jeździć na ligi, nie? No ale co to za życie? No ale, no dobra, teoretycznie można to połączyć, ale... Ale wiesz o co chodzi. Okej, no tutaj Polish Fighter wysoce ryzykowny wariant zastosował. Bo zauważcie, że ten Hetman czarnego ma dosyć mało miejsca. Król czarnego jeszcze w centrum. Teraz każdy TT będzie się zaczynał wcześniej. Wiesz co? Do kolejnej zmiany czasu. Czyli gdzieś tam do 30 marca, tak? Bo no zmiana czasu w USA już była, no a u nas jeszcze nie była. Jesteś zawodowym szachistą i nie musisz zasuwać w fabryce 8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Znaczy wiesz, no, co kto lubi, nie? Wiesz, to jest jakby dużo pomiędzy zasuwaniem w fabryce a byciem zawodowym arcymistrzem, nie? To nie jest tak, że masz te dwa do wyboru. Raczej bym to porównał. Sorry, no ktoś wierci. Raczej bym to porównał, że. Masz do wyboru bycie arcymistrzem, a bycie programistą, nie? To bardziej tego rodzaju masz wybór. No dobrze, więc nasz zawodnik. Skubnął tutaj pionka. No, ale będziemy się tutaj gęsto z tego pionka tłumaczyli. Bo oczywiście cały czas jest dostępne bicie na F5, co rujnuje tutaj strukturę pionową. Kiedy będę grał TT? Jak Duda nie będzie grał, to wtedy ja sobie zagram, bo przez ostatnie tygodnie trzymam 2600 i to nie tak trzymam, że nie gram, tylko gram sobie party i faktycznie ten poziom 2600 utrzymuję, więc myślę, że jest potencjał, żeby uderzyć po rekord w TT. Programistów w samej Polsce jest około 100 tysięcy, a arcymistrzów 100 czy iluś tam. Jak to porównać? Szanse na stanie się GM-em to przepaść. Nie no, proszę cię. No. Nie no, ale to... Dobra, byku, no co ty porównujesz? No,
Przecież zobacz, ilu jest zawodników, którzy chcą zostać arcymistrzem. Jakby było 500 tysięcy osób, które chcą zostać arcymistrzem, to tych arcymistrzów by było znacznie, znacznie więcej, nie? Więc na tej zasadzie to działa. No i też no, programista programiście nierówny, nie? Bo to też wiadomo, może być tak jak szachista może być poziom CM, tak może być programista poziomu CM albo GM. Programistów 100 tysięcy? No ja nie wiem ilu jest programistów, no to widz tak napisał, nie? To ja tylko odpowiadam na to, co widz napisał. Nakład czasu potrzebny do nauczenia się szachów na takim poziomie, aby się finansowo zwracało, nie jest tego warty. Znaczy nie, no to zależy, to zależy, to tak jednoznacznie nie można powiedzieć. Zależy, jaki tryb życia ci odpowiada. Na przykład niektórzy lubią to, że masz wywalone we wszystko, co się dzieje, a ty masz tylko jedno zmartwienie na głowie, czyli jak wygrać kolejną partię, nie? I niektórzy to lubią, że są arcymistrzowie, którzy jeżdżą po prostu z turnieju na turniej i grają po 3-4 turnieje w miesiącu. No i teraz tak, hotel, jedzenie, przejazd masz za darmo. Najczęściej dostaniesz jeszcze jakieś kieszonkowe albo wygrasz nagrodę, więc tam na ruchy kasę masz. No i sobie tak jeździsz, nie? Przez 20-30 lat. I no niektórzy to lubią, nie? Tego typu życie. No mi na przykład coś takiego by nie odpowiadało, nie? Ale no niektórzy tak lubią, więc wtedy z takiej perspektywy, no to jest opłacalne sobie zainwestować, nie? No niektórzy lubią podróżować, nie? No i są ludzie, którzy na przykład pół roku pracują, żeby później pół roku sobie gdzieś tam pojeździć, coś tam pozwiedzać, nie? No a ty jako szachista, no to przyłożysz się przez 10 lat do czegoś, co ci sprawia i tak radość, no i do końca życia sobie za darmo podróżujesz, nie? No i teraz zależnie od tego, czy jesteś lepszym, czy gorszym arcymistrzem, to będziesz sobie podróżował w mniej lub bardziej komfortowych warunkach, nie? Tak to można patrzeć, także no, ja osobiście nie polecam zostawania zawodowym szachistą, ale jak ktoś lubi sobie jeździć i tak dalej, takie luźne ma podejście do życia, to wydaje mi się, że spoko. Z szachów, jak ci nie wyjdzie, to grosza nie zarobisz? No co ty gadasz za kocopoły? Zobacz sobie, ile trener szachowy w przedszkolach zarabia. A uwierz mi, że nie trzeba być arcymistrzem. Ogólnie zobacz sobie, ile trenerzy szachowi zarabiają. Właśnie w szachach to jest o tyle zabawne, że zostanie trenerem. Oj, figurę podwalił chłop. W szachach to jest o tyle zabawne, że zostanie trenerem to jest w większości przypadków lepsza droga kariery niż zostanie zawodnikiem. To jest pewien paradoks, bo w większości sportów to no, często jest tak, że jeżeli zostajesz trenerem, to znaczy, że w karierze ci nie wyszło, nie? Przykładowo tam jakąś kontuzję złapałeś czy coś, nie? A w szachach wielu przypadkach się zdarza, że zawodnicy trenują, żeby zdobyć jakiś tytuł i żeby zostać trenerem, nie? To jest jakby główny cel, a nie zostanie zawodowo zawodnikiem jest głównym celem. Więc to jest dosyć specyficzna sprawa. Nawet kurczę, nie wiem kto to powiedział, ale zapamiętałem. Chyba Gotham Chess, że
arcymistrzowie się naśmiewają z jemów, bo zazdroszczą jemom zarobków. To wiecie, chodzi o to, że jemowie zazwyczaj idą w trenerkę, no a jemowie często jednak zawodowo jeżdżą po turniejach, nie? Gdzie kasa jest gorsza, co zabawne. Także są pewne takie paradoksy w świecie szachów. U mnie w okolicy szukają trenera szachowego pierwsza, druga kategoria i proponują 5000 na rękę. No widzisz. W Lublinie szukają trenera szachowego, proponują 11-12 tysięcy, nie? Tak to jest. Dawid, a czy osoba zaczynająca grać w szachy w wieku 15 lat jest w stanie wbić chociaż CM-a? Tak, na 100%. Znaczy, czy na 100% wbijesz, to ci nie powiem, ale na 100% jesteś w stanie. No dobra, więc lecimy w takim razie z ósmą rundą. Jan Krzysztof Duda, 6 punktów z 7 na razie, jedna porażka. Kurde, z tym Makarianem to mam wrażenie, że Dudzie tak o idzie. A nie, 8-2 ma z nim statystyki, no to nie wiem. Jakoś tak zapamiętałem parę takich ciężkich partii z tym zawodnikiem, ale może po prostu Duda miał dobre rezultaty, choć przebieg partii może był taki o. Kurczę, no ten Makarian ma strasznie takie pasywne podejście, no ten pion na C6 blokujący gońca, no ja rozumiem, że on C5 ma na radarze, ale tak biednie to wygląda, że to szok. Widit ostatnio mówił, że gdyby włożył tyle czasu w swoje życie, co w szachy, to byłby zupełnie gdzie indziej. No to nie wiem, to takie raczej oczywiste, że jakby włożył czas w co innego, to byłby gdzie indziej, tylko niekoniecznie w tym czymś innym byłby tak dobry, jak jest w szachach, nie? Natomiast wydaje mi się, że zawodowi szachiści kalibru 2600+ popełniają bardzo podstawowy błąd. Mianowicie starają się zajmować tym, na czym się nie znają. Według mnie, no taki zawodnik 2600 to się powinien skupić na robocie, czyli na trenowaniu szachów i mieć jakiegoś menedżera, nie? Który by mu ogarniał turnieje, kontrakty jakieś sponsorskie, marketing i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że tego brakuje. No chociaż też kurczę, no z tym menedżerem, no to też dlaczego nie ma menedżerów w szachach raczej? No bo pieniądze są małe, nie? No ale to zawsze można się zgadać w 5 arcymistrzów na jednego menedżera, nie? Albo coś na tej zasadzie. No ale też, no jak być zawodowym szachistą? Wiecie ile dostanie 6, 7, 8, 9 i 10 zawodnik w Polsce? Jeżeli awansujesz na Mistrzostwa Polski w tym roku i pojedziesz na Mistrzostwa Polski, zajmiesz miejsce od 6 do 10, to dostaniesz 1000 zł. Wyższa nagroda, bo 2000 zł, to jest na Mistrzostwach Cebularza, które robię w weekend i pierwszy zawodnik na liście startowej ma tam nawet nie ma 200 elo, nie? Także no, bycie zawodowym szachistą to jest dla mnie takie dziwne trochę nawet. Znaczy, to słusznie widz napisał, że zawodowym szachistą się nie zostaje dla pieniędzy. O, dokładnie. Dokładnie.
Bycie zawodowym szachistą to jest po prostu styl życia, a nie kariera jakaś zawodowa. Tak, jadę na stulecie Śląskiego Związku Szachowego w kwietniu. No dobra, tutaj Duda kurczę optymistycznie się ustawił, muszę powiedzieć. To pole d4 puszczone. Dosyć nieprzyjemnie to wygląda, biorąc pod uwagę, że ten pion d3 będzie taki słaby. No, nie sądzę, żeby ten pion d3 był na tyle słaby, żeby go stracić aż. No, ale to będzie problem, na który będzie trzeba zwracać uwagę. A czarny pomalutku się tutaj zaktywizuje. No i naprawdę nie będzie lekko, żeby się nawet tutaj bronić. No, na pewno tutaj Polish Fighter 3000 będzie w długiej defensywie. Widz napisał, czyli im mniej elo, tym lepiej w szachach. No nie do końca. Bardziej chodzi o to, czy masz jakieś dodatkowe kompetencje poza umiejętnością grania w szachy, czaisz? Wystarczy spojrzeć, jak wyglądają mieszkania GM-ów, z których streamują. Zazwyczaj wyglądają one na postkomunistyczne bloki ze starymi meblami. No prawda, to jest pewien obraz, ponieważ arcymistrzowie często dostają kaskę w gotówce i sobie nie rozliczają, nie? I dlatego za bardzo nie mogą tam zainwestować we własne lokum czy coś takiego. No a druga sprawa, że jeżeli jesteś takim zawodowym arcymistrzem, to ty w domu bywasz może, wiesz, raz na dwa tygodnie, to też bez sensu jakoś tam inwestować, nie? W to swoje lokum, jak i tak cię tam nie ma, nie? IM z rankingiem 3000. No wiesz, to jest zawodnik kalibru GM, tylko normy mu brakuje. Miałem nieprzyjemność zostać ogranym przez tego gagatka na Mistrzostwach Europy. No dobra, tutaj kurczę, ten goniec robi naprawdę mocną karierę. No a te figury Janka, no to tak średnio bym powiedział, jeszcze tutaj ten goniec podwisa, bardzo, bardzo miernie to wygląda, przyznam szczerze. No i prawdę powiedziawszy, oj, hetman, strata hetmana, zaraz będzie, tak czy nie tak? Oj, kurczę, tutaj jakaś grubsza koncepcja musi być, bo wieża G5 wisi w powietrzu. No, interesujące właściwie. Okej, okay, hetman F6. No, ale cały czas to wieża G5 grozi. A tutaj goniec pod... O, ale czemu tak zrobił gość, to nie wiem. No dobra, dziwna akcja. Czemu akurat tutaj tym królem odszedł, to nie mam żadnego pojęcia. No dobra, ale 5... Duda piona po prostu wziął. Okej, czyli Duda coś tutaj widzi? Ale o co chodzi? O Jezu, wieża G5. Dobra, ja już nie nadążam. Ja już dawno się zgubiłem w tej pozycji, bo tutaj hetman wisi, goniec wisi, wszystko wisi. Co tutaj Janek ma na radarze? Jakiś mat tutaj jest? A, jeszcze wieża! O, masz stylos. No dobra, koniec. No wykrakałem, widzowie, no moja wina. Tak kojarzyłem, że z tym Makarianem coś jest ciężko. No i wykrakałem, kurczę. No dobra, better player niestety. Więc Jan Krzysztof Duda zanotował tutaj drugą porażkę. No to zobaczymy, jak będzie końcówka turnieju, bo teraz będzie 6-minutowa przerwa po tej rundzie. No i później trzy ostatnie. Kurczę, tutaj
Matibar na czas przegrał. O, zobaczmy. Gatkamski. No raczej win, co? No kurde, nie rozumiem ludzi, co się nie poddadzą w takim momencie. No kurde, szanujmy się. No ciekawe, czy to jest do wygrania właściwie. Bo trochę nie do końca rozumiem, gdzie tutaj króla można schować. Nie bardzo widzę. Chociaż dobra, no na H7 w sumie całkiem to już sensownie ten król wygląda. Okej, okay. No ale właśnie, i się trzeba wycofać, co nie? Co jest tu, jakieś widły są, czy co? A H5 było! H5 było ze zdobyciem pionka, no tak, na związaniu po prostu. Po prostu związanie było. No dobra, no to już jest remis, obiektywnie. Zobaczymy, jak będzie praktycznie. Hikaru 8 z 8. No, Hikaru mocny zawodnik, trzeba przyznać. No dobra, więc w takim razie mamy teraz 6 minut przerwy, czyli kolejna partia leci 17:36. No zobaczymy, 3 partie zostały. No Duda jakieś tam szanse na top 10 zachował, nie? Ale więcej to ciężko będzie po 2 porażkach. Zobaczymy, jak będzie.
No dobra, to jak obstawiacie? Ostatnie. O! A, to Spirca było. Kurczę, myślałem, że hiperprzyspieszony smog. Szczerze, bo taka pozycja, struktura, jak. Nie no, jak przyspieszony smog, nie? Wyszło. No jessa. Już tutaj będzie robiony oponent. No dobra, to jak obstawiacie z ostatnich trzech partii? Ile punktów Jan Krzysztof Duda zgarnie? Okej. No dobra, to tutaj napięta sytuacja na skrzydle królewskim będzie, ponieważ Jan Krzysztof Duda dwoma skoczkami leci, więc pojawia się pytanie, czy para koni cię obroni, czy para gońcy cię wykońcy, bo tutaj te skoczki wydają się być dosyć mocarnie ustawione, co by nie powiedzieć. Faktycznie brakuje. Faktycznie brakuje tego gońca z G7. To jest pewien problem. On jest tutaj no niezbędny, żeby króla zabezpieczać, ale z drugiej strony ten skoczek zawsze może tutaj podejść. Hetman teraz też przeszedł do defensywy, a jednak co by nie mówić, są to aż dwa piony więcej, także dosyć sporo. No, ciekawa sprawa, co się z tego finalnie urodzi, bo Duda poświęcił tutaj jakość, ale no ten skoczek z D4 wydaje się rekompensować wszelkie tutaj straty materialne. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, bicie na D3 nastąpiło. H4 w ogóle, no nie patyczkuje się zawodnik. No muszę przyznać, że to posunięcie H5 wygląda no pieruńsko groźnie. No chociaż teraz po H5 może G5 Jan Krzysztof Duda będzie chciał przesuwać. Więc tak, jeżeli tutaj Duda zabezpieczy odpowiednio swojego króla, no to już pozycja będzie świetna, co nie? Jeżeli tutaj król zostanie zabezpieczony, no to już jest super. Ale jeszcze pojawia się pytanie, no właśnie, czy się uda. Ale tak, piona podwalił! Patrzcie! Po prostu bicie na F5 i teraz po linii G już tutaj żadnych problemów nie ma, więc jest kłopot z głowy. No dobra, no to super. To bardzo, bardzo zacnie. No i teraz ten król jak szef stanie sobie na H8, no i absolutnie nie ma się tutaj do czego przyczepić, więc to jest naprawdę świetna sprawa. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Okej, wieża E1. No presja jest tutaj, ale to nie jest jakaś realna presja. W sumie widły nie wchodzą? Nie, jeszcze nie wchodzą, bo jest szach na G3. No ale dobra, już te widły gdzieś tam kiedyś na radarze będziemy mieli. Więc z tego też może coś wyjść. No tutaj oczywiście H6 trzeba, bo jeżeli ten pion wbije się na H6, będzie tutaj bardzo nieprzyjemnie. A tak przynajmniej mamy problemik z głowy. No dobra, jest to ok. Hetman F2 zostało zagrane. No dobra. Kurczę, no śmierdzi ta pozycja białego, ale przyznam szczerze, że ja takiej, wiecie, wygranej bach, to tutaj nie widzę. No ale dobra, no coś tutaj musi być. No skoczek jest zarąbisty, piony wysoko ustawione, w sumie pewnie jakieś wieża C2.
wygląda tutaj zacnie. Okej. F3, 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 F2. F3, F2. Esasito, panie szanowny. No i tak, i to jest koniec partii, bo tutaj jedyna szansa na przeżycie to jest wieża F3, ale wtedy materialnie się to po prostu nie będzie rywalowi zgadzał. Ładne kopyto! Ładne kopyto! I teraz po biciu kolejne widły by nastąpiły. Klasa! Klasa zawodnika. No, Jan Krzysztof Duda naprawdę pięknie tutaj ukąsił, więc po tej przerwie otrząchnął się Duda. No i tutaj dziadzie ustrzelił elegancko. No, trzeba powiedzieć, że ładny kombos. Naprawdę ładny kombos był. O proszę, a tutaj mamy pojedynek Hikaru z Hansem. No tutaj wszyscy wiemy, co ten Hikaru chce zrobić, tak? Jakiegoś mata, po prostu, no ale mata chyba z tego nie będzie, choć jak król wychodzi na wycieczkę, to na pewno problemiki się pojawią, bo tutaj faktycznie ten król w potrzasku, no i chyba ustrzelony finalnie pan Hans został. No dobra, no to jest sito. Zobaczmy, jakie tutaj jeszcze pojedynki przed nami. Oj, kurczę, nie zdążyłem kliknąć kramnika. Kurde. Ale i na czas wygrał. No ale poważnie się chłop nie spodziewał, że wieża A, E2 nastąpi? A, bo on może się spodziewał, że to będzie grane i primowa miał ustawionego, a się nie spodziewał szacha. I to mu... Ta, i miał jedną sekundę i nie zdążył zareagować. Ale ten Joseph dzisiaj na farcie leci, nie? Dudę, kurde, ograł. I teraz leci mocarnie, trzeba powiedzieć. Rozpędzony pociąg. Hikaru 11 z 11 robi. No, może być ciężko. Znaczy, na pewno będzie ciężko, no, te ostatnie dwie partie. No, ale jest na dobrej drodze i już pokazał nieraz, że potrafi zrobić 11 z 11, co nie? No dobra, drodzy widzowie, dwie ostatnie partie przed nami i na tym kończymy zabawę dzisiejszą. Okej, okay, więc D4, D5, przyjęty gambit hetmański, no tutaj dymy bywają niemałe. A tutaj czasem czarny nawet do długiej roszady się ustawia. Kto to jest w ogóle? A, Aleksiejenko Kiryl, dobra, pod inną flagą po prostu. I to mnie zmieniło.
No i faktycznie, mamy tutaj długą roszadę. No i teraz pytanie, jak z tej linii C skorzystać? No mam wrażenie, że fajnym pomysłem byłoby tutaj przejście na linię C może z jakąś akcją. To mi się wydaje całkiem interesujące, tak właściwie. No, ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. No bo tutaj pytanie, co ten skoczek będzie robił, bo zagramy to B5, skoczek pójdzie tutaj, tutaj. Kurczę, ta blokada to wygląda całkiem solidnie, co nie? Tak właściwie. Chociaż nie wiem. A jednak Duda to uwierzył. Ale nie, czekajcie, bo ja chyba idiotyzm powiedziałem, bo tutaj jak skoczek idzie w tym kierunku, to można mu zabrać te pola i chyba po prostu go straci czarny. A nie, jeszcze stracić to może nie straci, bo od bidy można w ten sposób zagrać. No ale wiecie o co chodzi, że już tutaj są realne problemy, więc ten skoczek na... O, patrzcie, poszło. O, ale Duda pionka wziął. Oj, wzięcie tego pionka, to tak nie jestem w 100% przekonany właściwie. Bo teraz po linii C jest presja. No, nie wiem, nie wiem. Ważne jest to, że ten hetman ma gdzie uciekać, nie? Bo inaczej to już byłby gruby dosyć przypał, tak właściwie. No dobra, a tak jednym okiem zerknijmy, co tam u Hikaru się dzieje. Bez jakości stoi. No nie, to kurczę, ciężko będzie coś takiego wygrać. Przegrać to może nie przegra tego Hikaru, ale wygrać będzie ciężko, myślę. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Bo faktycznie Hikaru, no nie często jest potencjał, żeby 11 z 11 ugrać. Ale dzisiaj, no naprawdę leci jak burza, nie? Zawodnik. No dobrze, więc mamy tutaj F5. Kurde, kurde, żeśmy tego hetmana nie stracili. Bo jak skoczek odejdzie, ale no nie, pogoniec D6 jeszcze można tędy uciekać w najgorszym wypadku. No, śmierdzi mi ta pozycja Polaka. Mam wrażenie, że trocheśmy się połasili na tego piona z C7. Nie do końca potrzebnie. Nie, no dobra, ja nie do końca rozumiem, co się w tej partii dzieje. Znaczy, zazwyczaj nie do końca rozumiem, ale tutaj no to już takie dziwne akcje się dzieją, że to szok. No bo teraz, no ten pion, no mega się przydaje, nie? Do atakowania. Więc kurczę, że czarny tak z własnej woli na to poszedł. Tym bardziej, że teraz w sumie... A, Duda hetmana oddaje, ale można było jeszcze najpierw gońca skasować. Co? No, jest nieźle dymione.
Jest naprawdę nieźle dymione. Można samemu party oglądać na chess.com/events. Okej. No dobra, więc tutaj zostało faktycznie poddymione przez Polaka rodaka. No i teraz z hetmanem w plecy będzie trzeba coś tutaj w ciekawy sposób pokombinować. No, czy doprowadzenie tego piona do pola przemiany jest realne? No wątpię. A tutaj jeszcze problem jest taki, że my tego piona po prostu możemy stracić i no to będzie się równało porażce, takie mam wrażenie. No i faktycznie Duda tego piona traci, ale zgarnia na e6. Teraz hetman czarnego łapie naprawdę świetną koordynację. I to wygląda naprawdę interesująco. Okej, goniec A2, zostało F4 rzucone, goniec C1, dalsza ewakuacja. No okej, te gońce nieźle zostały zaktywizowane, ale teraz F3 i problemy na królu. No niestety, ale myślę, że to będzie trzecia porażka Dudy w tym turnieju. No ten król białego po prostu nie ma szans na przeżycie, ale ma jednak szansę na przeżycie. Pole H3 zabezpieczone, więc ten hetman nie ma jak tam wkroczyć, żeby faktycznie wlepić tego mata. Chociaż teraz punkt F2, 3-3 i goniec F2. Goniec G3 tam było! Z wygraną! Przeoczył! Przeoczył goniec G3 z matem na G2, to było proste! I teraz biały o dziwo złapał fenomenalną koordynację. Teraz to biały atakuje, no to jest niesamowite! Ale się tutaj losy tej partii odwróciły! I teraz Duda tutaj ciśnie rywala! Jest presja na B7, jest presja. Mat po prostu! Po prostu mat na C8! Ale pajacerkę odwalił Aleksyjenko! Co? Ale samowywrotka. Ale jaja, nie? Ko kurde. No to przepraszam, Jana Krzysztofa Dudę, że zwątpiłem. Haha. Więc będziemy mieli jeszcze ostatnią rundę za chwilę. Miejmy nadzieję, że co najmniej w połowie będzie tak ciekawa jak ta runda. Nie ma co Dudy skreślać za wcześnie, no. Powiem tak, no człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi, nie? Nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy, no i niestety muszę powiedzieć, że najpewniej nie po raz ostatni Dudę skreśliłem za wcześnie, nie? Ale no przyznacie, że tam już wyglądało, że jest klops, co nie? W międzyczasie widzowie, przypominam, zapraszam na turniej sobota, niedziela. Będzie bardzo fajny event w Lublinie, więc jak ktoś ma ochotę pograć w szachy, zdobyć jakąś swoją kategorię szachową. Bardzo dobry turniej dla początkujących, bo to jest turniej mojego klubu. Tam dużo zawodników z internetu idzie na swój pierwszy, drugi turniej, więc fajny evencik się szykuje. Ale kurczę, no Duda zapewnia nam odpowiednią dawkę wrażeń, nie? Szczęście sprzyja lepszym. Nie, no to nie było szczęście, tak mi się wydaje. Po prostu umiejętności. Jakby Aleksienko zobaczył tego mata na G2, no to by wygrał. A że nie zobaczył, no to nie wygrał. No i tyle. No ale tutaj, no to jest remisik. Co, koledzy, czy nie? Ostatnia partia tej rundy, jak coś. I lecimy po tej partii już z ostatnią rundą.
Oj, kurczę, myślałem, że Dudzie Hikaru dało na ostatnią. Ale to nie była partia Polaka. No dobra, Polish Fighter 3000. Pamiętacie, z jakim rankingiem Duda dzisiaj zaczynał? Pamiętacie, jaki ranking miał nasz zawodnik na starcie? 3121? Czy coś takiego? 3122. No dobra, no to Duda, zobaczcie, zrobił progres. Zrobił progres Duda o 3 oczka. I teraz ma szansę zdobyć kolejne 6. Więc Polak być może w wieczornym Tighted Tuesday'u, być może Duda uderzy po rekord. No bo rekord 3143. Więc tak jak widzicie, jest blisko, jest blisko. No dobra, Duda tutaj królewsko-indyjską odpalił. No powiem tak, wariancik nowatorski, który Duda tutaj zastosował, to ja już stosowałem 2 lata temu. No ale cóż, tutaj ostatnio się spopularyzował. Mowa oczywiście o wariancie H6 i A5. No nie była to moja idea. W ogóle co ciekawe, na Twitterze znalazłem tą ideę. No mam tylu szachistów, wiecie, śledzę na tym Twitterze i tak dalej, że różne ciekawostki mi wpadają. Kiedyś na Twitterze sobie przeglądałem, mówię, o kurde, fajna idea. I tak i zacząłem się uczyć królewsko-indyjskiej przez to. Pytacie często o porady debiutowe. Trzeba przeglądać Twittera. I w ten sposób można rozbudowywać swój repertuar debiutowy. Polecam. Nie będę wieczornego komentował. 22 to ja się kładę spać, a nie do komentowania szachów. Wstaję. No dobra, więc Duda tutaj klasykę zrobił, że tak powiem. Czyli zablokował na amen skrzydło hetmańskie. I to jest tutaj fajne. No i też otworzył sobie możliwości do rozkręcania akcji na królewskim. Oczywiście dopychając tego piona, no to wszyscy, niezależnie od poziomu, zaczynamy już myśleć o tym samym, czyli prędzej czy później o jakiejś ofierze na H3. I tego rodzaju pomysł jest jak najbardziej realny. Mało tego, wykorzystanie linii G do ataku. Hikaru już wygrał, co? Nie, remis! Berlinkę odklepali. XD, nie? Bo co? Bo to daje pierwsze miejsce na Kamurze pewne, tak? Czy co? No bo jeżeli daje to na Kamurze pewne pierwsze miejsce, no to powiem tak. Nie pochwalam, ale rozumiem. No i tak, zdaje się, że to jest pewne pierwsze miejsce dla Hikaru, więc rozumiem zawodnika. No dobra, więc gramy tutaj dalej. Mógłbyś Dawid już zacząć do turnieju kandydatów trenować. Kurczę, no ten turniej kandydatów to będzie dramat, wiesz. Już mentalnie od 2 miesięcy się do tego przygotowuję, ale chyba po prostu zastosuję taki trik, że postaram się namówić innych komentatorów do komentowania turnieju kandydatów, żebym ja musiał jak najmniej. Bo kurczę, no turniej kandydatów, ważna impreza. Ja lubię turniej kandydatów. Komentować, kibicować i tak dalej. Ale kurczę, do pierwszej, drugiej w nocy. Powiem wam szczerze, już wolałbym komentować od na przykład 6 rano, nie? Albo 5 rano. Bo ja tak nawet powiem, że lubię wcześnie wstać, ale. Ach. Ale tak po nocy to nie mój klimat, że tak powiem, nie? W
No dobra, więc tutaj spore wymiany nastąpiły i teraz jak my to mamy? 6 pionów A, dobra, kurczę, szybko się zmienia sytuacja. 5 pionów kontra 5 pionów. No pytanie, czy Duda będzie w stanie skubnąć tego delikwenta? Jeżeli uda się tego piona z E6 złapać, będzie super. Ile dni trwa turniej kandydatów? No to już ci powiem, szanowny kolego. W Toronto. 4 kwietnia pierwsza partia do 23. Będzie trwał. No z tym, że oczywiście będą przerwy. Po 4 rundach będzie dzień przerwy, po 3 rundach będzie dzień przerwy, później znowu po 3, po 2 i po 2. No i 22, jeżeli trzeba, to będą dogrywki. Więc no kwiecień będzie przebiegał pod znakiem turnieju kandydatów w Toronto. No dobra, no pachnie jakimś zwycięstwem. Prawdę powiedziawszy, gdybym nie wiedział, że Stockfish to ocenia jako 0,80, to bym powiedział, że tutaj jest plus 8. Tak szczerze. No bo wygląda jakby ten pion z linii A miał w dosyć łatwy sposób zadecydować o wyniku tej partii. Także dosyć dziwna sytuacja dla mnie. No ale może jest tutaj jakaś cudowna, jakaś specyficzna defensywa, coś hiper ultra sprytnego, ale no nie wiem, wygląda to po prostu paskudnie. O, fajna sztuczka! Bicie będzie i wieża C1. Bicie i wieża C1. Co? Widły, Duda, wieża za darmo! Do! Jezu, już miałem tutaj zawał przez chwilę. Mówię, kurde, wieży nie weźmie. No ale dobra, wziął. Także finalnie Jan Krzysztof Duda 9 punktów na 11 partii, więc dobry wynik. I tym samym Jan Krzysztof wchodzi na 3130, więc będzie zaledwie 10 oczek od swojego rekordu. Także zobaczymy, czy Jan Krzysztof Duda zdoła przebić magiczną barierę 3143. A może w ogóle 3200? 3200 Jan Krzysztof Duda, no jeszcze się w swojej karierze nie zbliżył. No ale sprawa jest oczywiście otwarta. Zobaczymy. No dobra, co ten Duda tutaj robi? Chyba troszeczkę troluje. Takie mam wrażenie, delikatne. No ale dobra, trochę zabawy. Nie zaszkodzi. Kurde, ale że ten Sergoj się nie podda, to jest XD. No dobrze, drodzy widzowie, także brawo! Będzie top 10. Będzie top 10 na luzie. No dobrze, drodzy widzowie, więc cóż, mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście na tym streamie. Zobaczymy, czy Jan. A, 6 oczek zarobił w ogóle. Dobra, to 12 oczek do rekordu. 13 w sumie. No dobrze, drodzy widzowie, więc zapraszam Was teraz na premierę. Mój klub szachowy Cebularz Lublin organizuje dużo fajnych eventów. Jednym z nich był ostatnio turniej szachów szybkich i właśnie z tego turnieju nagrałem Wam film, jak wojowałem z pewnym zawodnikiem z Ukrainy. No, muszę przyznać, że nie było lekko. Ciekawa partia, także z ciekawym komentarzem, ciekawego zawodnika. Także będzie się oglądało spoko. Z YouTube'a automatycznie Was na premierę.